Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na rozczarowania kosmetyczne. Także nie będzie słodzenia, nie będzie mówienia o dobrych produktach, nie będzie tęczy, nie będzie brokatu. Tylko dzisiaj powiem Wam szczerze o produktach, które mi się nie sprawdziły. Ale zanim zacznę, oczywiście wstęp, który jest potrzebny do tego typu materiałów. Jeżeli produkty, które mi się nie sprawdziły, sprawdziły się Wam, to super. To fajnie, dlatego że ja, wiecie, wydałam swoje pieniądze, no i te kosmetyki albo oddam, albo wyrzucę. Więc pamiętajmy o tym, każdy ma inny rodzaj skóry, każdy ma inne preferencje, inne upodobania względem i pielęgnacji, i kolorówki, więc produkt, który jest moim bublem, moim rozczarowaniem, może być dla Was ulubieńcem i odwrotnie. Także traktujmy takie filmy z przymrużeniem oka. Moja opinia na temat tych kosmetyków niech będzie dla Was taką, powiedzmy, pomarańczową lampką. Jeżeli na przykład zastanawiacie się nad zakupem danego produktu, to zanim go kupicie, weźcie pod uwagę, że ktoś na YouTubie mówił, że on jest nie do końca dobry. Bo może Wam się sprawdzić, ale nie musi. Jak ja oglądam tego typu filmy, to właśnie później sobie gdzieś tam zapamiętuję. Jeżeli widzę w drogerii jakąś promocję, albo jeżeli wiecie, gdzieś tam coś mi się w internecie wyświetla, to myślę sobie tak, ktoś mówił, że te produkty nie są do końca dobre, więc może warto się zastanowić, warto doczytać opis, przeczytać skład i pomyśleć, czy faktycznie no, chcemy wydać na ten dany produkt jakieś tam swoje pieniądze. I przechodząc już do konkretów, mam kilka rozczarowań kosmetycznych i jeden taki moim zdaniem totalny bubel, który do niczego się nie nadaje. Zacznę od bubla, jeśli chodzi o rozczarowania, to powiedzmy są to mini bubelki, dlatego że da się ich używać, do czegoś tam da się je wykorzystać, ale to nie są moje formuły, moje kolory, moje wykończenia. Także zaczynając od bubla, powiem Wam, że byłam bardzo zaciekawiona tym produktem, a okazało się, że no jest to totalna masakra i to jest Paese Glow Morning, krem rozświetlający, odmładzający. Ja ten krem kupiłam za około 60 zł, a może nawet i więcej, bo wydaje mi się, że nie było na niego promki, jak go zamawiałam. Kupiłam go od razu, jak wszedł do sprzedaży, jak się pojawił, bo bardzo mnie zainteresował. Kto zna markę Paese, na pewno wie, że to nie jest marka stricte pielęgnacyjna, tylko bardziej makijażowa, oni bardziej idą w makijaż i to im wychodzi dobrze. Jeśli chodzi o pielęgnację, mają kilka pojedynczych produktów, ale ja chyba nigdy od nich nic z tej kategorii nie testowałam. Ten krem kupiłam dlatego, że pomyślałam sobie, kurczę, jeżeli oni dobrze robią makijaż, a tutaj mamy mieć krem pielęgnacyjny, to może będzie to połączenie pielęgnacji i makijażu i będzie to fajny krem nawilżający, rozświetlający i odmładzający, tak jak jest napisane, i może będzie to fajna baza pod makijaż. No i powiem Wam szczerze, że tak się oszukałam, to jest naprawdę tak tragiczny produkt. Ja ten krem testowałam kilka razy, testowałam go oczywiście jako stricte krem pielęgnacyjny w połączeniu z serum, testowałam go solo, ale też testowałam go, wiecie, pod makijażem, jako właśnie taką bazę pod makijaż, no i on się w żadnej formie nie sprawdził. Ten krem po pierwsze wygląda jak złoto-różowa perła, to jest, powiedziałabym, złota perła z taką różową poświatą, zaraz Wam zrobię swatcha, postaram się pokazać Wam, jak to wygląda na skórze. Druga sprawa, co od razu dyskwalifikuje czy bazy pod makijaż, czy kremy, to jest to, że on się roluje, on się niesamowicie roluje. Masujecie, masujecie, nakładacie przez chwilę, odczekujecie dosłownie 2-3 minuty, żeby wiecie, sprawdzić czy on się wchłonął i wystarczy przejechać delikatnie palcem, już macie całą tą perłę złotą zrolowaną i to Wam zostaje na dłoniach. Więc coś tu jest nie tak z tą formułą. Ja w ogóle przeczytam Wam opis producenta, bo tutaj jest bardzo dużo interesujących, zachęcających informacji. A ja po przetestowaniu tego produktu niestety no nie mogę się zgodzić z żadną informacją na temat tego kremu, z żadną obietnicą producenta, no ale posłuchajcie. Glow Morning. Wiemy, że piękna skóra o poranku to recepta na dobry dzień. Dlatego w laboratorium Paese stworzyliśmy krem, który rozświetla, odmładza skórę, spłyca zmarszczki, pitna wodę fotomontaż i wprawia w dobry nastrój. Glow Morning to produkt dla każdego, kto chce podarować swojej skórze trochę miłości. Nasz krem ma ogromną moc nawilżenia zamkniętą w lekkiej formule, która natychmiast rozświetla skórę. Okej, rozświetla, bo jest to po prostu złota perła. Czy jest to krem lekki? Nie do końca. On ma taką dosyć kleistą konsystencję. Morning to krem, który szybko się wchłania. No niby on się w miarę wchłania, ale pozostaje taka delikatnie nieprzyjemna, tłusta warstwa. Dbając i upiększając cerę, aby mogła stawiać czoło wszystkim przeciwnościom dnia. Zawiera 8 aktywnych składników, które kompleksowo pielęgnują skórę. I mamy tutaj wegański kolagen, betainę, wodę kokosową, pochodną kwasu hialuronowego, olej jożoba, olej z pestek brzoskwini, ekstrakty z mango i ekstrakty z drożdży. I jeszcze tutaj miałam kilka informacji. Glow Morning już po jednym użyciu zapewnia efekt glow, no to cały czas ta perła, dzięki delikatnym pigmentom rozpraszającym światło. Efekt soft focus, czyli optycznie wygładza drobne zmarszczki, drobne linie, redukuje widoczność porów i niedoskonałości.
Nie ma takiej opcji. Po tym kremie struktura skóry jest bardzo mocno podkreślona i po prostu wygląda to brzydko. Przez to, że jest to właśnie złota perła w połączeniu z taką jakby różową jeszcze mikroperłą, bo właśnie tutaj mamy jakby różową podstawę kremu i do tego mamy rozświetlającą perłę. To nie jest żaden efekt soft focus, nie mamy tutaj zminimalizowania widoczności porów, zmarszczek, drobnych linii. Co my tu mamy jeszcze napisane? Redukuje widoczność niedoskonałości. No słuchajcie, no taka rozświetlająca formuła, która w ogóle nie wygląda jak krem, tylko jak taka stricte mocno rozświetlająca baza pod makijaż, no jak może nam zredukować niedoskonałości? Stosowany regularnie sprawia, że zmarszczki są spłycone, a skóra jest nawilżona, wygładzona i napięta. Poprawia koloryt cery i wydobywa jej naturalny blask. Natychmiastowo rozświetla, kompleksowo pielęgnuje, jest wegański, no i zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. Także opis jak z bajki, ale powiem Wam, nie nabierzcie się na ten produkt i jak lubię markę Paeze, to moim zdaniem to jest po prostu bubel. Coś tutaj nie pykło. Ja Wam zaraz pokażę z bliska, jak ten produkt wygląda. Jeśli chodzi o nakładanie tego produktu jako bazy pod makijaż, no to tutaj było w miarę dobrze, ale z drugiej strony, jak to robić, jeżeli no, ten produkt nie działa w połączeniu z innymi kosmetykami? W połączeniu z serum on się rolował. Sam solo też się rolował i jak miałabym, wiecie, nałożyć go na jakiś krem albo właśnie na serum, no bo wiadomo, że pod makijażem musi być dobra pielęgnacja, musi być ta skóra wypielęgnowana, no to ja tego nie widzę, a na dłuższą metę, jak miałabym tego używać jako takiego produktu łączonego, czyli kremu plus bazy pod makijaż, to to też nie przejdzie, bo ten produkt nie nawilża, nie odżywia, nic takiego nie zauważyłam. On wygląda, słuchajcie, tak. To jest po prostu złota perła. Wiadomo, że ja nałożyłam tutaj na dłoń trochę więcej, żebyście mogli to zobaczyć, ale rozprowadzę go teraz bardziej, żebyście zobaczyli też, jaki efekt on daje na twarzy. Zobaczcie. To się po prostu błyszczy, jak rozświetlacz wpłynie. Może to nie jest jakiś, wiecie, taki spektakularny blask, no ale to nie jest efekt kremu. Powiem Wam szczerze, że ja bym nie wyszła z domu z takim produktem na twarzy, bo to jest po prostu złota kula dyskotekowa. Jak ja nakładałam ten krem, to nie pamiętam, żebym chodziła w nim dłużej niż 2-3 godziny po domu, bo po prostu właśnie on się rolował, później to się jakby wszystko kleiło na skórze. Nakładamy pielęgnację, to od razu czujemy, czy jest nawilżenie, czy jest fajny efekt, czy ta skóra, wiecie, napiła się tego produktu, czy po prostu jest to produkt, który leży tak jakby na wierzchu i nie wchłania się, nic tam nie wchodzi do środka. No i ten produkt właśnie taki jest. To jest po prostu coś, co nie wyszło i tutaj nie będę owijać w bawełnę. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że ja bubli za często nie nagrywam. Takich filmów na moim kanale może jest 3-4 max, dlatego że ja naprawdę muszę się wkurzyć, żeby wrzucić produkt do bubli, do rozczarowań, musi mi się naprawdę nie sprawdzić. Ja kosmetyki testuję wzdłuż i wszerz, daję im wiele szans, testuję je z różnymi innymi produktami, w różnych konfiguracjach, żeby zobaczyć, czy może tak, czy może inaczej on się jednak sprawdzi. No ale powiem Wam, że to jest totalny bubel. No niestety, bardzo mi przykro, ale wiecie, no mogę wyrazić swoją opinię, tak? Nikt mi tego nie zabroni, także ją wyrażam i w mojej ocenie za 70 zł, to jest śmiech na sali, ja bym tego produktu nawet nie kupiła za 20 zł, bo on po prostu nie robi nic, nie nadaje się jako krem, nie nadaje się jako baza, no jest po prostu bardzo dziwny i w mojej ocenie naprawdę nie warto interesować się tym kremem. No coś tu nie pykło, nie ma co się oszukiwać. Przechodzimy sobie dalej, no i tutaj będą rozczarowania. I jeśli chodzi o rozczarowanie, mam samą kolorówkę i zacznę od marki, którą bardzo, bardzo lubię. Mam mnóstwo ich kosmetyków i większość tych produktów to są moi ulubieńcy, których polecam Wam regularnie na kanale. Ale niestety ten jeden konkretny produkt u mnie się nie sprawdził. Jest to marka NAM Cosmetics i jeśli chodzi o produkt, nazywa się Color Brow Gel. Czyli po prostu żel nadający kolor i utrwalający makijaż brwi. I nie będę ukrywać, z uwagi na to, że kosmetyki tej marki mi się sprawdzają, to liczyłam na to, że to będzie coś takiego jak Gimme Brow Plus Benefitu. No niestety nie. Po pierwsze i najważniejsze, jest to kolor Warm Blond, czyli blond, ciepły, ale blond, czyli ma być to produkt w kolorze jasnym, do takich jaśniejszych włosów, ewentualnie właśnie do takiego cieplejszego, słonecznego blondu dopasowany. A jak ja nałożyłam to na brwi, to się po prostu przeraziłam. I zobaczcie sami i ocencie, czy to jest kolor Warm Blond, bo w mojej ocenie to jest ciemna, nawet taka czarnawa, delikatnie czekolada, która na brwiach wygląda na czarno.
Jeśli chodzi o tą szczoteczkę, to ona nakłada tyle produktu, no, że tu nie ma opcji, żeby ładnie dozować ten kosmetyk, żeby go ładnie nabudować, delikatnie nałożyć i sobie dobudować, tylko od razu mamy coś takiego na brwiach. Taki konkretny kolor, mamy tego mnóstwo, ciężko jest się tego pozbyć. Nawet jak próbowałam to złagodzić, wyczesać, no to no nie ma opcji. To są po prostu czarne brwi. Dalej w temacie opakowania, ta guma jest za duża i niestety z tej szczoteczki właśnie nie schodzi nadmiar. Przez co mamy tutaj mnóstwo produktu, to się wszystko brudzi i wylewa. Co do samej formuły, też jest dosyć słaba, bo jest taka strasznie rozlewająca się, ona się strasznie rozmywa jakby na tych brwiach i wszędzie po prostu jest brudno. Ciężko jest gdzieś tam delikatnie oczyścić miejsce przy brwi, bo jak tylko dotkniemy brwi, dotkniemy tego żelu, to to nam się wszystko rozwala. Więc niestety bardzo żałuję, ale muszę stwierdzić, że jest to rozczarowanie, jeśli chodzi o markę NAM. Może dla osób, które mają ciemny kolor włosów i lubią bardzo mocne brwi, ten produkt by się sprawdził, ale też trzeba go nakładać bardzo lekko, bardzo delikatnie. Później się z tym bawić, żeby to wyczesać, zmiękczyć ten efekt. Więc ja będę musiała ten produkt oddać, no bo nie ma opcji, żebym go używała w jakikolwiek sposób. Niestety. Ale wiecie, no tak też się zdarza, także tutaj nie mówię, że marka NAM, ojej, bo jeden zły produkt. Naprawdę oni mają mnóstwo dobrych kosmetyków, no więc mógł się po prostu trafić słabiak. Trudno, takie jest życie. Przechodzimy sobie dalej, pomadka Eveline Variété, no i tutaj znowu marka kosmetyczna, którą bardzo lubię. Mam mnóstwo ich produktów, no i też bardzo dużo polecam Wam na kanale. Podkłady Wonder Match, ostatnio korektor Wonder Match, pomadki w sztyfcie z tej serii Variété, też bardzo lubię. Teraz mam na ustach pomadkę Eveline Oh My Lips Liquid Matte Lipstick w kolorze, już Wam mówię, 02 Milk Chocolate. I to jest rewelacyjna pomadka, bardzo delikatna, taka cienka formuła i super pigmentacja. Jak ona zastyga, to trzyma się na mur beton, ale jest bardzo komfortowa. Więc jak widzicie, Eveline naprawdę ma rewelacyjne perełki. Ta pomadka niestety jest w moich oczach rozczarowaniem i wiem, że nie jestem odosobniona w tej kwestii, dlatego że jak testowałam tą pomadkę, to dostałam kilka komentarzy, że Wam też się nie sprawdziła. Że ta formuła jest dziwna, taka trochę piankowa i jak zastyga, to bardzo pęka i robi się sucha, strasznie się odznacza. No i u mnie jest to samo. I ona mi przypomina formułę pomadki z Avonu Power Stay, które mi się nie sprawdzały. No to były chyba jedne z najgorszych pomadek płynnych, jakie testowałam. Tutaj nie jest aż tak źle, bo ona nie jest aż tak ciężka i aż tak nie robi się sucha. No ale i tak bardzo brzydko pęka, odznacza się i przez to, że jest trwała, a daje takie brzydkie wykończenie, no to później ciężko jest ją zmyć. Więc dla mnie niestety ma dużo minusów, że ja nie będę tej pomadki używać, ja jej Wam nie polecam, ale z drugiej strony też dostawałam komentarze, że jest rewelacyjna i że Wam się sprawdza. Więc jak widzicie, każdy jest inny, każdy oczekuje czegoś innego. Są przeciwnicy, są zwolennicy. No ale tak jest, wiecie, w przypadku wszystkiego. Przechodzimy sobie do droższego rozczarowania i tutaj mam pomadkę z Fenty Beauty w kolorze 09. Jest to pomadka z serii Sleep Shine, czyli pomadki kremowe błyszczące. No i powiem Wam, że po pierwsze formuła jest tragiczna, ale po drugie ten kolor, no to nie jest to samo, co widziałam, wiecie, na swatchach, na stronie Sephory. Tutaj jest to bardzo przekłamane. Pomadka wygląda tak. Ja jak zobaczyłam te pomadki, jak one gdzieś tam zaczęły się pojawiać na Instagramie i później weszły do polskiej Sephory, to byłam bardzo zajarana, bo ja ogólnie lubię markę Fenty Beauty. A to miała być pomadka taka trochę balsamowa, bardzo komfortowa, dająca kolor i dodatkowo właśnie to miało być wykończenie błyszczące, ale ja nigdzie się nie doczytałam, że tutaj są po prostu złote drobiny. No a niestety one tutaj są. Pomadka, jeśli chodzi o formułę, się bardzo rozlewa, ona jest aż za kremowa, więc przechodzi na zęby, no to jest po prostu tragedia. Wystarczy, wiecie, pół godziny, napijecie się jakiejś wody, czegokolwiek, to nie muszą być tłuste rzeczy. Wystarczy, że się po prostu czegoś napijecie, no i już macie wszystko tutaj umaziane. No i właśnie jak nakładacie, to wystarczy, że nałożycie jeden raz za dużo i macie już wszystko na zębach. Także jest to nieudany produkt, miał być fajnie, miał to być balsam, coś pielęgnacyjnego, połączonego z makijażem, no a nie pykło. Ale pokażę Wam jeszcze kolor, bo to jest w ogóle bajer totalny. To jest kolor, który nadaje się do makijażu z lat 90., bo to jest odcień ciepłej czekolady. Czekajcie, złapię ostrość. To jest kolor ciepłej czekolady ze złotymi drobinkami. Więc nie wygląda to korzystnie na ustach. Jeśli chodzi o te drobinki, o ten brokat, to ja w ogóle tego nie zauważyłam. W opisie też chyba tego nie było. Co do tego koloru, to on wyglądał bardziej na taki czekoladowy nude. Nie myślałam, że on będzie takim ciepłym, bardzo ciepłym, czekoladowym, wręcz takim trochę ceglastym, jak się patrzy tak z bliska kolorem.
No niestety, no nie, nie, to nie jest kolor taki, wiecie, ładny, upiększający. Także nie wiem, co zrobię z tą pomadką. Ona, jak to Sephora, kosztowała chyba kilkadziesiąt złotych, bo ona była na jakiejś promce. Normalnie kosztuje ponad 100 i byłam tak, wiecie, nakręcona na ten produkt, a okazało się bubel. Może mini bubel, może nie taki bubel bubel, ale jednak, no nie wiem, co ja z nią zrobię, bo testowałam ją i z różnymi konturówkami, kombinowałam z błyszczykiem, żeby może jakoś zniwelować te drobinki. No nie, przez to, że to jest tak jakby miękka, rozlewająca się formuła, to z czym je nałożycie, czy solo, czy będziecie kombinować z jakimiś dodatkami na ustach, to po prostu jest masakra. Także no way. Przechodzimy sobie do kolejnego produktu, na który muszę troszeczkę ponarzekać. No i tutaj kredka w połączeniu z żelem z Revolution we współpracy z Mafashion. Niestety nie powiem Wam, jaki jest odcień, bo to było chyba napisane na kartoniku. Na opakowaniu nie ma takiej informacji, co moim zdaniem jest minusem. No ale wiecie, no to jest taki mały mankament. Jeśli chodzi o sam produkt, zrobiłam Wam już wcześniej swatche i wygląda to tak. Ten ciemniejszy to żel i jaśniejszy to kredka. I zacznę od tego, że w ogóle żel ma się nijak do tej kredki, jeśli chodzi o kolory, bo ten żel jest, powiedziałabym, takim dosyć ciepłym brązem, no a ta kredka jest w kolorze taupe, coś w tym stylu. Ta kredka jest bardzo jasna, ona jest słabo napigmentowana, jest twarda, więc żeby wyrysować sobie brwi, no to trzeba kilo soli zjeść. A jeśli chodzi o połączenie tej kredki z żelem, no to to w ogóle nie wygląda dobrze, bo te kolory jakoś tak do siebie nie pasują. Co do samego żelu, to jest w miarę ok, ale niestety szczoteczka jest dosyć słaba, bo ona jest duża, ten żel jest wodnisty i niestety bardzo łatwo możemy sobie wszystko umaziać tym żelem. Więc w mojej ocenie jest to produkt słaby. Biorąc pod uwagę cenę, te 20 kilka złotych, to jest mnóstwo dobrych, bardzo dobrych produktów drogeryjnych, więc chyba nie warto na ten produkt się decydować, po prostu nie warto go kupić. Przechodzimy sobie do ostatniego produktu, no i tutaj znowu niestety Eveline Cosmetics, no ale ten produkt jest po prostu słaby, także nie będę tutaj ściemniać. Trafił do rozczarowań, nie powiem, że jest to bubel, ale jest to rozczarowanie. I mowa tutaj o Mega Flex Waterproof Ultra Volume and Definition Mascara. I zacznę od tego, że ten tusz kosztuje na stronie Heve 45 zł w cenie regularnej, na stronie Eveline chyba coś koło 37, więc moim zdaniem to jest wysoka cena jak za tusz. Ja go kupiłam w promocji chyba za 20 kilka na stronie Heve, ale to też jest dużo, bo możemy kupić tusze Eveline po 10 zł. Na przykład tusz Varieté, który normalnie chyba kosztuje około 20, a ja go zawsze kupuję za 10-12. I on jest po prostu boski, rewelacyjny, jeden z lepszych tuszy drogeryjnych. No a tutaj wiecie, pokusiłam się o nowość, bo chciałam przetestować jakiś nowy tusz. Szukałam też fajnego tuszu wodoodpornego, dlatego właśnie na ten konkretny się zdecydowałam. Już Wam pokazuję. A okazało się, że jest to po prostu słabiak. Zacznę od opisu producenta, bo jest tutaj słodko i kolorowo, no ale niestety nie pokrywa się to z tym, jaki jest efekt na rzęsach. Tusz Mega Flex pozostawia na Twoich rzęsach cudowny efekt. Skutecznie je rozdzieli, wydłuży, nie pozostawi grudek. Wyjątkowa szczoteczka o perfekcyjnym kształcie i rozmiarze dotrze nawet do najkrótszych włosków i równomiernie rozprowadzi tusz. Wodoodporna formuła sprawi, że będziesz cieszyć się jego trwałością bardzo długo, bez osypywania nawet w najgorszą pogodę. I mamy tutaj napisane, że wydłuża, rozdziela, równomiernie rozprowadza tusz, wysoka trwałość, wodoodporna formuła, delikatna formuła, pozostawia rzęsy bez grudek, wyposażone w silikonową szczoteczkę. I co prawda nie ma w opisie na stronie informacji, że to ma być tusz, który da efekt volume, ale jak w U jest napisane na opakowaniu produktu, Ultra Volume Mascara. Macie tutaj na dowód, więc kurczę, gdzie jest ten volume? Może ten tusz rozdziela, faktycznie rozdziela, ale czy on wydłuża? No niestety nie. On tylko, powiedziałabym, że daje kolor na tych rzęsach, troszeczkę je wyciąga, no i właśnie ładnie rozdziela, ale nie ma tu volume, nie ma tutaj wydłużenia, jakby takiego podkreślenia intensywniejszego rzęs. Jeśli chodzi o wodoodporność tego produktu, no to powiedziałabym, że 80%. On nie jest taki super wodoodporny, jak gdzieś tam wychodziłam w bardziej mokrą pogodę, wychodziłam na deszcz, to jednak coś tam pod tym okiem miałam, więc on nie jest tak na 100% wodoodporny. Szczoteczka jest cieniutka, jest silikonowa, więc myślę, że to jest fajna szczoteczka do podkreślania dolnych rzęs. Jest fajna do jakby wyciągania rzęs od samej nasady, bo dojdzie nam wszędzie, ale co z tego, jeżeli ta szczoteczka nie nabiera produktu? No i tutaj jakby w drugą stronę, patrząc na ten żel do brwi z NAM Cosmetics, Color Brow Gel, bo tutaj ta gumka była za duża i ta szczoteczka nabierała za dużo produktu. Tutaj z kolei ta gumka jest za mała i ta szczoteczka, jak ją wyciągamy, to wychodzi dosyć ciężko, ta gumka nam zbiera cały produkt i ta szczoteczka jest praktycznie czysta. No i tutaj nie mamy tego tuszu, to jak mamy go nałożyć, nabudować? Próbowałam go budować, no i to jest bardzo, bardzo słaby efekt, także tusz jest, powiedziałabym, lichy,
No jak na tą cenę 45 zł, nawet w promocji za 20 kilka, to lepiej sobie odpuścić. Jeżeli chcecie kupić dobry tusz z Eveline, to Varieté jest pierwszym wyborem. Ja już przeszłam przez tyle opakowań, że nawet nie zliczę i zawsze do niego wracam. No jest po prostu rewelacyjny i gdybym miał kosztować 40 czy 50 zł, to też bym go polecała, też bym go kupowała. To jest po prostu słaby tusz. Nie mówię, że to jest bubel wszechczasów, ale jest po prostu słaby. To by było na tyle, jeżeli chodzi o makijażowe rozczarowania kosmetyczne i o jeden, no niestety, bubel, pielęgnacyjny bubel. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie, że jeżeli coś u mnie się nie sprawdziło, to nie znaczy, że nie sprawdzi się u Was. Bierzmy to pod uwagę, że to są po prostu podpowiedzi, to są recenzje jednej konkretnej osoby, a nie, wiecie, jakaś wyrocznia, że ja coś powiedziałam i na pewno jest to słabe. Także pamiętajmy o tym i zachowujmy zdrowy rozsądek i tak jest i w przypadku ulubieńców, jeżeli ktoś coś poleca, to warto się zastanowić, nie od razu lecieć do drogerii. I tak samo w przypadku bubli, jeżeli ktoś mówi, że coś jest złe, to może warto się zastanowić, a nie od razu skreślać dany produkt. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!